Znamy już większość publikacji miesięcznych z polskiej gospodarki za maj i tak jak gospodarka polska zaskakiwała w ostatnich kwartałach pozytywnie, notując choćby w pierwszym kwartale wzrost gospodarczy tylko nieco niższy niż 5%, tak maj również wpisuje się w te pozytywne tendencje. Co prawda niektóre wskaźniki makroekonomiczne nieco rozczarowały. Możemy na przykład zauważyć sporo niższy wzrost produkcji budowlano-montażowej niż w kwietniu. W kwietniu to było ponad 17%, w maju już niecałe 10%. Nieco wolniej od oczekiwań wzrosła też sprzedaż detaliczna. Tutaj mówimy o wzroście rzędu 7,3%, zaś jeśli popatrzymy sobie na sprzedaż w pierwszych 5 miesiącach roku po wyeliminowaniu wzrostu cen, to ta sprzedaż wzrosła o 6%, czyli całkiem solidnie, nieco mniej niż w ubiegłym roku, było to 6,9% w pierwszych 5 miesiącach, ale trzeba też pamiętać o tym, że impuls fiskalny w postaci dodatkowych świadczeń, który został uruchomiony w maju, dopiero będzie widoczny w danych o sprzedaży zapewne w kolejnych miesiącach. Także tutaj to niewielkie spowolnienie wzrostu sprzedaży na pewno nie jest dla polskiego wzrostu gospodarczego niepokojące. Tym z kolei, co cały czas zaskakuje bardzo pozytywnie, jest polski przemysł. Tutaj w maju ponownie przyniósł solidny wzrost i to pomimo tego, że sytuacja w europejskim przemyśle dalej jest bardzo trudna i również polski wskaźnik PMI dla przemysłu wskazywałby na to, że przedsiębiorcy raczej są ostrożni, ale jak widać nie przekłada się to na sytuację w zakresie produkcji i tutaj z kolei pierwszych 5 miesięcy roku było najlepsze od, uwaga, roku 2011. Także naprawdę polski przemysł chyba z takim największym pozytywnym zaskoczeniem tego roku i czymś, co zdaje się dobrze wróżyć z polskiej gospodarce, przynajmniej na kolejnych kilkanaście miesięcy, no bo jakby te problemy europejskie właśnie powinny do nas przyjść tym kanałem przemysłowym. Jeśli one nie przychodzą, to ta część krajowa jest dużo bardziej stabilna. Wreszcie rynek pracy, trochę wolniejszy od oczekiwanego wzrostu zatrudnienia, ale nadal w okolicach 3%, no i wyższy od oczekiwań wzrost wynagrodzeń, tutaj blisko 8%. To pokazuje, że sytuacja w zakresie dochodów z pracy cały czas jest bardzo solidna, no i to będzie wspierać konsumpcję w kolejnych miesiącach.